Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie wprowadzenia karty mieszkańca posiadacza samochodu dla mieszkańców ulic Lockiej, Kanoniczej i Senackiej. Wnosi się paragraf pierwszy. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu o wprowadzenie dla mieszkańców posiadaczy samochodów z ulic Lockiej, Kanoniczej i Senackiej karty mieszkańca i zapewnienia wyłącznie dla nich możliwości wjazdu oraz parkowania na wyznaczonych do tego celu odcinkach ulicy Lockiej. Paragraf drugi. Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy Pierwszej, biorąc pod uwagę protesty oraz słuszne postulaty mieszkańców ulic Lockiej, Kanoniczej i Senackiej, stoi na stanowisku, że zakaz wjazdu na ulicę Grodzką mieszkańców wyżej wymienionych ulic stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, jak i konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem zapytać, że Państwo wyścigli, że nasza Komisja Architektury wspólnie złożyliśmy ten projekt i jednogłośnie Komisja przyjęła to. Jeśli ktoś ma stację zabrać głos, to się przyjmie projektu. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że miasto kolejny raz bez konsultacji z kimkolwiek, czy to z nikim, czy miasto, wszystko jedno, służby pana prezydenta podejmują takie, a nie inne decyzje, które stoją w jawnej sprzeczności z dobrem naszych mieszkańców. I powinniśmy się może wreszcie zwrócić do pana prezydenta, aby zechciał konsultować z mieszkańcami tego typu decyzje, bo jeżeli ktoś nie może zaparkować pod swoim domem, to zaczyna być już łamanie podstawowych swobód obywatelskich. I znowu się robi coś bez nas. Dowiadujemy się dzięki aktywności państwa z mediów, że takie skandaliczne próby ruchów mają miejsce, bo dowiedzieliśmy się o tym z mediów, ja konkretnie z Dziennika Polskiego. I miasto powinno się w takich sprawach zwracać do mieszkańców, bo do tego ma urzędników, żeby poszli do tych ludzi, z nimi porozmawiali, zanim cokolwiek się podejmie. Więc apeluję, panie przewodniczący, abyśmy zażądali od pana prezydenta, aby zażądali w kulturalny sposób, aby w tego typu sprawach pan prezydent zechciał nie tylko z nami, ale z mieszkańcami również się konsultować. To jest w zasadzie tylko tyle. Dziękuję. Jest to wybór unijny i jest niestety pełniany. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja jestem przedstawicielem wioski 58, 60, 62. Czy urzędnicy w ogóle zdają sobie sprawę z tego, że na Grodzkiej stoi 28 samochodów mieszkańców, w tym jeden wóz parafialny. Przecież możliwość wjazdu do parafii, przywiezienia jakichkolwiek towarów, czegokolwiek jest tak utrudnione, nie jesteśmy w stanie w godzinach pracy przywieźć czegokolwiek do parafii. Musimy to robić albo w nocy od 20 do 10 i do 10 rano, a my przecież pracujemy od 8 do 16, prawda? A poza tym wszyscy jeżdżą po Grodzkiej, bo jeżdżą taksówki, zaopatrzenie, osoby zupełnie bez identyfikatorów, a nam nie wolno wjechać na Grodzką? Przecież to jest jakaś paranoja. Tak, zgadzam się w całej rozciągłości z panią. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, tak chyba, że przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? 16. Dziękuję, kto z Państwa przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję bardzo, 16 za, przeciw, 0, wstrzymujących, 0. Dziękujemy Państwu i będziemy kontaktować się po odpowiedzi na uchwałę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No tak, ale jeżeli nie jest to konieczne, nie. Proszę Państwa, przechodzimy do...